Może siedmiu, już tam rozpoczyna się nacowanie. Już próbują porywać małego na prawo i próbują za wszelką cenę. Praktycznie to nie jest finiszem, o tym powiedzieć, proszę Państwa. Potrzebne jest to, co mamy jeszcze tutaj, by praktycznie finiszować. A więc Przemysław Kutnik zostaje złotym medalistą. Przemysław Kutnik, Pacyfik Ozymyskoń, złotym medalistą 15. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ale proszę Państwa, to nie jest koniec emocji, ponieważ za chwilę będzie kolejna walka. Będzie kolejna walka, przypominam tylko trenerom. 10 pierwszych zawodników idzie do sprawdzenia przełożenia, więc bardzo proszę, abyście o tym pamiętali. Sędziowie już tam czekają. A my widzimy dużą grupę, duża grupa. I kolejny finisz, bo tutaj, proszę Państwa, jeszcze walka o te kilka punktów, aby do klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej one się pojawiły. I ten finisz już się tam rozpoczyna. To teraz tą dużą grupę kolarzy prowadzi. Uważajmy teraz, uważajmy. Kto wprowadzi tą dużą grupę kolarzy jako pierwszy. Już za chwilę się przekonamy. Wyrównani, zmęczeni niesamowicie. Zawodnik z Kalisza z numerem 33. Erik Lapoń. On jako pierwszy. A tu do końca będzie walka. Do końca będzie walka, choć po to jedno miejsce. Grzegorz Wiśniewski numer 64. I spoglądamy na kolejny. Tu nie ma opisania. Jeszcze miejsce wyżej. To wszystko, proszę Państwa, silnicy. To oczywiście jest ta największa grupa zasadnicza, ale na pewno teraz kolejni. Pojedynczy kolarze będą przemieszczali się tutaj przed nami. Brawo dla nich, ogromne brawa. Ile z wysiłku trzeba wyrazić, proszę Państwa. 90 km, a tutaj jeszcze próbują numer 69, aby jednak miejsce wyżej wyciągnął kolegi. Jedzie Patryk Kostecki, jedzie również zawodnik Sakpolu, kojarzy Częstochowa. Patryk Kostecki, numer 65 olimpijczyk z Szczegocinu. On również melduje się już tutaj na lecie. I cały ten szpaler wozów technicznych, który jeszcze raz przemieszcza się tutaj przed Państwem.